Trenerze, dzisiaj mecz z nieco mocniejszym przeciwnikiem, bo z czwartej ligi, MKS-em Przasny. Jak wrażenia? Bo cztery bramki stracone, no to nie jest jakaś dobra wiadomość dla kibiców. No nie jest, nie jest. Nie jest i dla mnie, i dla naszego zespołu. Jedna rzecz, z której możemy się cieszyć, to tylko to, że takiego zespołu w lidze mieć nie będziemy, jak zespół z Przasny Szach, który jest bardzo mocnym zespołem, który wbrew pozorom był w każdym aspekcie piłkarskim od nas lepszy, tak? I na tym polega różnica lig. Wbrew pozorom każdy zawodnik potrafi podać piłkę, dośrodkować, ale jednak co ligę to wszystko jest o ciutkę mocniejsze, lepsze. No i po prostu zespół dzisiaj przyjezdny był od nas, jak to by powiedzieć, lepszy. Dwie połowy po 2-0. Taka kolej rzeczy. Mieliśmy tam swoje sytuacje. Mogliśmy pokusić się przynajmniej o jedną bramkę. Trudno, nie udało się. Pracujemy dalej, tak? To gdzieś jest dla nas jakiś tam punkt odniesienia, do którego możemy się zawsze tam gdzieś odwoływać względem ligi, do której chcemy pójść, tak? I jak tam mniej więcej ta gra wygląda. Wiadomo, tak jak wspomniałem na początku, że takiej drużyny mieć nie będziemy. No ale te cztery bramki jednak bolą i kolejny brak zwycięstwa, tak? Po trenerze taki malutki plusik, to pewnie Piotr Strzeżysz. Widzieliśmy się, że wytrzymał trudny meczu. Co prawda nie w 90, ale trener dał mu powiesz troszeczkę dłużej. No, czy inaczej, Piotrka musimy troszeczkę przetrzymać względem braku zawodników do środka pomocy. Jeszcze od tego drugi Piotrek doznał urazu. I tak naprawdę Piotr Strzeżysz miał grać chwilę krócej. No ale tak wynikła sytuacja boiskowa. Chciałbym zapytać, czy jakiekolwiek plusy dostrzegł trener po tym sparingu? Czy są plusy? Są plusy, że są zalążki tego, co próbujemy robić na treningu. Tylko że są zalążki, a jeszcze nie końcowy efekt. Mam nadzieję, że ten końcowy efekt w przeciągu 3 tygodni będzie zauważalny na pierwszym meczu ligowym. Czyli rozumiem, że kibice nie mają się póki co o co martwić. Myślę, że nie.